Dobrze jest być w domu Pana. Dobrze jest wielbić, wywyższać Jego święte imię, ogłaszać Jego łaskę, którą objawia każdego dnia, prawda? Drodzy, chciałbym dzisiaj dzielić się tym słowem, które miałem tydzień temu przygotowane. Dobrze, że Duch Święty wkracza, zresztą on cały czas jest, a czasami robi coś, co nie zaplanowaliśmy. I tak się wtedy złożyło. Chciałbym mówić o, po raz kolejny bodajże, zwrócić naszą uwagę do księgi Ageusza proroka. Jeżeli macie Biblię, otwórzcie sobie księgę proroka Ageusza. Jest to księga, która należy do proroków mniejszych, do całej takiej listy 12 proroków mniejszych, jedna księga w kanonie hebrajskim. U nas mamy 12 ksiąg. I to proroctwo otwiera taką triadę proroków powygnaniowych, jak Ageusz, Zachariasz, Malachiasz. Później, kiedy wygłaszał swoje proroctwo Malachiasz koło 400 roku przed Chrystusem, na 400 lat Bóg zamilkł. Izraelici wyczekiwali, że Bóg przemówi, czekali 400 lat. Nie, myślę, że nie jest fajnie, jak Bóg milczy, jak Bóg do nas nie mówi. Chcemy Go słyszeć, chcemy wiedzieć. I czasami, kiedy wołamy, a Bóg milczy, różnie to może, z różnych przyczyn to może się wydarzać. Ale Bóg przemówił później przez Jana Chrzciciela i później wiemy, co się wydarzyło. Czyli prorocy, jak Ageusz, otrzymują wraz z Zachariaszem, otrzymują mniej więcej w tym samym czasie to samo poselstwo. Ageusz jest bardzo krótką księgą, ale ich proroctwa w pewnym momencie się zazębiają, bodajże w 8 miesiącu obaj prorokują. To jest pomiędzy 6 a 9 miesiącem drugiego roku króla Dariusza, kiedy Ageusz prorokuje i też później Zachariasz zaczyna prorokować. Biblia mówi, że świadectwo potrzebne jest dwóch lub trzech świadków. I chodzi o to, że Bóg posyła tych dwóch proroków, aby lud Boży, do którego skierowane jest to słowo, nie miał żadnych wątpliwości. Prawda? Słowo od Pana stanęło w ustach dwóch świadków. Obaj rozpoczynają swoją działalność około 520 roku przed Chrystusem. Obaj mówią o tym samym, chodzi o świątynię Pana. Chodzi o to, aby świątynia, dla której oni przyszli tam do Jerozolimy, została w końcu odbudowana. Drodzy, Bóg, jak wtedy, tydzień temu, tutaj śpiewaliśmy, mówiliśmy, Bóg jest ponad wszelkimi władcami i królami. Ponad. I oni nie mogą zrobić niczego, albo inaczej też, będą musieli się ugiąć, aby wykonać wolę Bożą, nawet jeśli Boga nie znają. I Bóg też daje im różne możliwości. Oczywiście każdy z nich będzie odpowiadał przed Bogiem za to, jak rządził i jak sprawował swoją władzę. Ale w tym czasie, w roku 538 przed Chrystusem, Bóg powołuje sobie człowieka, króla Cyrusa, Cyrusa Wielkiego, znamy go z historii. I Cyrus Wielki sam mówi o sobie i prorok Ezdrasz o tym pisze i prorok Izajasz o nim prorokuje, że on otrzymał od Boga polecenie. W księdze Ezdrasza czytamy tak. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jerozolimie, które jest w Judzie. Kto więc spośród was należy do jego ludu? Niech jego Bóg będzie z nim, niech wyruszy do Jerozolimy, które jest w Judzie i niech buduje świątynię Panu, Bogu Izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jerozolimie. To mówi pogański król.
Prorok Izajasz nazywa go pomazańcem Pana. Pasterzem jakby dla swojego ludu. I to jest zdumiewające, bo Cyrus ma jakieś poznanie Boga, wielkości Boga. Jest jego duch poruszony przez Ducha Bożego, aby wypuścił zgodnie ze słowem Pana, zapowiadanym przez Izajasza blisko 200 lat temu, aby wypuścił jego naród do ziemi swoich ojców, do Jerozolimy, do Judei. Popatrzcie, Bóg wkracza w historię, aby wykonać swoją wolę i swoje dzieła. Dlatego też my wierzymy, że nic, co dzieje się dzisiaj na świecie i w ogóle, nic, co dzieje się w tym sensie, że Izrael i lud Izraela wrócił z powrotem do Palestyny po 2000 lat prawie nieistnienia. W tym wszystkim jest Boża ręka, Boża wola, Boże objawienie, które jest w Bożym Słowie. I to powinno być dla wszystkich ludzi takim dzwonem, takim ostrzegającym. Oto wypełnia się słowo Pana wypowiedziane 2800 lat przed Chrystusem. Nawet więcej. Już Mojżesz o tym prorokował w swoich pismach, że Bóg ich sprowadzi ze wszystkich stron ziemi. W każdym razie Bóg nazywa tego pogańskiego króla wybrańcem, pomazańcem, narzędziem w ręku Pana i pasterzem. I on wykonuje wolę Bożą, bo tego Bóg pragnie. Cyrus znaczy słońce albo promień słońca. W każdym razie to jest 538 rok, Bóg pobudza króla, on wydaje edykt, on zwalnia narody, aby wróciły tylko z jednym zastrzeżeniem, powiedział. Ale wy, kiedy wrócicie i odbudujecie świątynię, módlcie się do swojego Boga o mnie, aby Bóg mnie błogosławił. I więcej, król dał środki także finansowe. Nie wszystkie oczywiście, ale także ze swojej strony. Drodzy, chcę dzisiaj powiedzieć, zaznaczyć, chciałbym, żeby to zabrzmiało, bo to brzmi w moim sercu, że świątynia dla Boga jest niezwykle ważna. Miejsce uwielbienia Boga jest niezwykle ważne. Powiedziałbym, jest priorytetem w oczach Boga. Pan chce mieć swoją świątynię. I tą świątynię taką ziemską, materialną miał tam w Judzie, w Jerozolimie i postanowił, że ta świątynia będzie odbudowana po czasie niewoli. Bóg pobudza pogańskiego króla, jego ducha, ale dalej Słowo Boże czytamy, że w tej księdze Ezdrasza, że Bóg pobudził ducha serca ludu Bożego. W tym pierwszym rozdziale księgi Ezdrasza czytamy: wyruszyli więc w drogę naczelnicy rodów z Judy, Beniamina, kapłani i lewici, wszyscy, których ducha pobudził Bóg, aby pójść budować świątynię Pana w Jerozolimie. Tak sobie myślę, oby mój duch, oby twój duch, oby twoje i moje serce było pobudzane przez Ducha Bożego do rzeczy Bożych. Abyśmy nie byli głusi, abyśmy nie byli zamknięci, że nic nas nie rusza z tego, co Bóg próbuje do nas powiedzieć, jak próbuje zadziałać. Ja mówię, nie jest tu powiedziane jaka liczba, ale ja sądzę, że to było w setkach tysiącach, jak zostali uprowadzeni. Ale jedynie 50 tysięcy, łącznie z niewolnikami, postanowiło wrócić, aby odbudować świątynię Pana, aby przygotować mieszkanie dla Boga Najwyższego tam w Jerozolimie z powrotem. A więc około 50 tysięcy ludzi wraca. Powiem tak, że ci ludzie pozostawili swoje dotychczasowe życie, swoją wygodę, swoje ogrody, pola, biznesy, rodziny, znajomych, tylko z jednego powodu, aby wypełnić wolę Boga.
Jak myślicie, czy być powołanym i mieć możliwość budowania świątyni Boga, czy to jest coś wyróżniającego, czy to jest coś wielkiego, czy nie? Jaką to ma rangę w oczach Najwyższego, drodzy? Gdzieś taka pośrednia to jest ranga, czy nieznacząca ranga? Co ty myślisz, co ja myślę? Budować świątynię Pana. Budować dom Pana. I tylko tylu ludzi usłyszało wezwanie w swoim duchu, tylko tylu gdzieś tam ich duch dał się poruszyć przez Ducha Bożego i są gotowi zostawić wszystko. A perspektywa jest taka, że tu już mieli ułożone życie, a mieli pójść tam, gdzie są ruiny, spalone domy, ziemia, która nie rodzi. To wszystko trzeba było na nowo odbudowywać, odgruzowywać, orać, plewić i tak dalej, i tak dalej. Więcej. Oni powiedzieli, czy też byli poruszeni. My będziemy ją odbudowywać, bo przecież Bóg też pobudził serca pogan na edykt Cyrusa i dali im środki finansowe, ale nie tylko ci poganie dali im środki finansowe. Oni sami byli gotowi i ułożyli na to, aby odbudować to miejsce dla Pana. Drodzy, to co ich motywowało, to co sprawiało, że przyszli do zrujnowanego miasta, nieobsiewanej ziemi, spalonych ruin dawnej świątyni, zamienili bogactwo, wygodne życie tak naprawdę na coś, wydawałoby się, niepewnego, coś, co wymagało wielkiego oddania, poświęcenia i wysiłku. Pytanie, czy warto? Czy świątynia Pana jest aż tak ważna, żebym ja swoje własne, osobiste życie i środki inwestował w świątynię Pana? Czy Królestwo Boże jest tak ważne, żeby postawić go w swoim życiu na pierwszym miejscu? Czy jest tak ważne? W każdym razie oni to zrobili i dostrzegam takie dwie rzeczy, które ich pchały w tym kierunku, które niektórzy by puknęli się w głowę i mówili, co wy robicie? To jest w ogóle raczej niemożliwe, aby odbudować tą świątynię. I tak nie macie dość środków, nie macie dość siły, aby to zrobić. Pamiętacie, co Zachariasz musiał w pewnym momencie do nich powiedzieć? Nie wojskiem, nie siłą, ale duchem moim to się stanie. Ale ważne jest, kiedy ludzie Boży robią kroki wiary, są gotowi do poświęcenia i wtedy uruchamiają Bożą rękę. Wtedy Bóg, który ich wysyła, widząc ich wiarę, oddanie, Bóg zaczyna zmieniać rzeczywistość. Bóg zaczyna się przyznawać do tego. A więc dwie rzeczy były, tak dostrzegam w ich sercach. Po pierwsze, byli pobudzeni przez samego Pana. Powiedziałbym, dali się pobudzić Bogu, bo przecież można zgasić działanie Ducha Bożego w swoim sercu. Można. Można okazać posłuszeństwo i nieposłuszeństwo. Można. I druga rzecz. Oni mieli, ja tak sądzę, przez te 70 lat niewoli marzenie, nosili ciągle marzenie w swoim sercu, aby wrócić i odbudować świątynię Pana. Jeszcze raz powiem, świątynia dla Boga jest ważna. Kazał zbudować przybytek pierwszy na Mojżeszowi na pustyni, później kazał Salomonowi zbudować świątynię dla swego imienia. Teraz ta świątynia leżała w gruzach i znowu Bóg mówi, ta świątynia dla mnie, dla mojego imienia, dla mojej chwały jest ważna. Dlaczego jest tak ważna? Bo Bóg powiedział, że w tym miejscu tam zamieszka, że tam będzie Jego imię, że to będzie miejsce, w którym Bóg będzie przemawiał do swojego ludu. To będzie miejsce sprawowania służby, modlitwy, chwały, uwielbienia dla Jego imienia. Oni wiedzieli, że się na tym nie wzbogacą.
Wręcz odwrotnie, będą musieli wiele poświęcić. I co jest ciekawe, drodzy, te 50 tysięcy ród za rodem został w księdze Ezdrasza rodami wymienieni, kto tam poszedł. Wiecie, jest taka księga zapisana palcem Bożym w niebie, gdzie zapisane jest każde imię zbawionego Bożego dziecka. Człowieka, który wybrał Jezusa, człowieka, który zdecydował się iść za Bogiem całym sercem i który wytrwał do końca i dobiegł do końca. Tam jest zapisana też księga pamiątkowa dla tych, którzy pozostawali wierni, o tym mówi Malachiasz, którzy wbrew wszelkim przeciwnościom pozostawali wierni do końca Bogu. I ci ludzie, roda i grody zostały tutaj wymienione. Drodzy, tak więc, kiedy oni przystępowali do budowy, zdecydowali się na ten krok, wiedzieli, że to będzie ich kosztować czas, modlitwę, wysiłek, środki finansowe i oni byli gotowi to zapłacić do pewnego momentu. Wiecie, 2 lata minęły od powrotu. 538 rok, 536 rok przestali budować. Wydawałoby się, że no nie mogli budować, bo Samarytanie, którzy tam mieszkali, robili wszystko, żeby ich zatrzymać w tej budowie. I zrobili wszystko. Zmienił się król, Cyrus umarł i ten następny król pod ich podjudzeniem, fałszywymi oskarżeniami, zakazał dalszej budowy świątyni. Przestali budować. I prorok wtedy mija w sumie 16 lat, kiedy oni zajęli się samymi sobą, swoimi sprawami, swoimi domami i tak dalej. Zostały tak jak na początku przez 2 lata, w ciągu 2 lat, fundamenty świątyni, ołtarz odbudowany. Kiedy było tak wiele radości, nagle to wszystko zgasło. Wiele przychodzi zniechęcenia w życiu Bożego ludu i Bożego dziecka. Wiele rzeczy powoduje i przeciwnik powoduje, aby nas zatrzymać w tym biegu wiary za naszym Panem. I to jest wyzwanie. I teraz ci prorocy powstają i Aggeusz powstaje i zaczyna i zwraca się do Bożego ludu, aby na nowo wrócili i zaczęli budować świątynię Pana. Bóg mówi tak, popatrzcie troszeczkę. Oto utraciliście moje błogosławieństwo. Zważcie, jak się wam powodzi. Wiersz 5 pierwszego rozdziału. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Nie mają błogosławieństwa. Oto Bóg chce ich błogosławić. Ale oni to błogosławieństwo utracili, dlatego że zostawili ten cel, dla którego przyszli, aby budować świątynię Pana. Drodzy, ja jestem przekonany, że w świątyni Pana zawsze powinno być i też jest miejsce i czas na żal i płacz i upamiętanie, smutek według Boga, ale jest też czas w świątyni Pana na wielką radość, entuzjazm i chwałę dla Boga. Amen? Tak patrzycie na mnie, słuchacie i nie wiem, czy jest miejsce na jedno i na drugie, ale każde Boże dzieło potrzebuje ludzi, których serce, których duch jest poruszony przez Pana. Drodzy, jak niesamowicie ważny jest zapał nas dla sprawy Bożej. Powiedzielibyśmy to słowem entuzjazm. Enteo znaczy być w Bogu. Kiedy jesteś w Nim, w Bogu, to siłą rzeczy powinniśmy być entuzjastyczni. A więc Boże dzieło potrzebuje
ludzi, którzy są pobudzeni i dają się pobudzić przez Boga. Boże dzieło wymaga od każdego, którego Bóg pobudza, bezpośredniego zaangażowania. I także każde Boże dzieło wymaga naszej hojności i ofiarności w działaniu, w służbie, w modlitwie, ofiarności. To wszystko, te różne płaszczyzny powinny funkcjonować. Tak było na początku, ale mija 16 lat. I nic nie jest zrobione. Bóg ma do nich pretensje. Mówicie, że to nie jest czas. Pobudowaliście sobie w końcu domy. Robicie sobie najlepiej, jak możecie. A moja świątynia ciągle leży w gruzach. Jak to jest? Bóg ma do nich o to pretensje, że zaniedbali. I teraz Bóg mówi tak, zważcie, jak się wam powodzi. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo, budujcie dom, a upodobam go sobie, ukaże się w nim chwale. Drodzy, jak już powiedziałem, Samarytanie za pierwszym razem i teraz za drugim razem postanowili, kiedy prorok Ageusz i Zachariasz wzywali ich do odbudowy. Wiecie, to jest zdumiewające, bo z reguły ludzie nie są skorzy tak szybko reagować na Boże wezwanie. Ale jak czytamy proroka Izajasza, Jeremiasz przez 20 lat głosił i wzywał do upamiętania i nikt się nie upamiętał z ludu Bożego. I przyszedł sąd. A tu ledwo prorok Ageusz wstał i zaczął mówić i nagle Duch Boży, jest napisane, że cała reszta jego ludu wysłuchali głosu swojego Boga i słów proroka. Lud przejął się lękiem i poruszył Bóg ducha Zorobabela i całego tego ludu, który już tam się osiedlił i przystąpili do budowy świątyni Pana. Wiecie, to było takie ożywienie, które Pan sprawił Bożemu ludowi. Ja wiem i myślę, że takie jest nasze życie, że mamy chwilę wielkiego entuzjazmu, radości, zapału, a kiedy diabeł to widzi, próbuje w różnoraki sposób nas ograbić z tego, pozbawić nas z tego, zniechęcić nas. A Bóg wzywa nas przez swoje słowo, żebyśmy znowu rozpalili ten zapał w naszych sercach dla sprawy Bożej. Tak o tym mówi ta księga. Myślę, że nie jest łatwo utrzymywać zapał, być ciągle na tym samym poziomie. I Samarytanie znowu uderzyli i znowu zaczęli wysyłać pisma do kolejnego króla tam na północy, żeby przerwać tą budowę i napisali do kolejnego Dariusza, króla, który był o tym samym imieniu i żeby, zobacz, to jest buntownicze miasto. Ale wiecie, Boża ręka była nad nimi. Wiecie, kiedy Bóg do nas posyła słowo, pomimo trudności, pomimo przeciwności, Bóg zaczyna czynić cuda, kiedy my zaczynamy okazywać posłuszeństwo. I nagle okazało się, że król Dariusz otrzymał ten donos, kazał przeszukać archiwa, odnalazł edykt Cyrusa, i tam było wyraźnie napisane, mają odbudować, mają tam czcić Boga, powinni się za mną modlić, za królami. Więcej, mają mieć wszystkie z powrotem naczynia i mają otrzymać też z królewskiego skarbca środki, aby mogli budować. Dlatego Dariusz napisał, nie wolno wam przeszkadzać, bo kto spróbuje, to jego dom będzie zburzony. A on sam będzie zabity. Więcej, macie dostarczyć im wszystkiego, co jest potrzebne na odbudowę domu Bożego. Zobaczcie, drodzy, kiedy zaczynasz robić kroki wiary, kiedy zaczynasz być gotowy do poświęcenia w różnym aspekcie, wtedy dopiero możesz oglądać cudowne Boże dzieła w swoim życiu, w swoim domu. Zgodzicie się ze mną? Według mnie to tak działa. Ja tego doświadczam przez lata, dziesiątki lat. I mógłbym wam wiele różnych niesamowitych rzeczy opowiadać.
jak Bóg się troszczy pod każdym względem, duchowym, finansowym, ale musisz coś dać i musimy być gotowi ofiarować. I wtedy ludzie tak popatrzyli, bo mogli popatrzeć, tak, takie czasy były, kiedy prorok Ageusz i Zachariasz prorokowali. Po pierwsze, oni uważali przez te 16 lat, mówili, my mieliśmy wrócić, ale chyba zły czas wybraliśmy. Mieliśmy więcej środków, więcej pieniędzy nazbierać. Pomyliliśmy chyba czas. Dlatego Bóg mówi, czy to nie jest już czas, aby odbudować moją świątynię? Mieli przeciwności ze strony Samarytan. Zaczynali mieć, wyczerpali też swoje i darowane przez króla i innych środki na odbudowę. To spowodowało zniechęcenie, przerwanie prac. Więcej nie było zbiorów odpowiednich. Siejecie wiele, mało zbieracie. Duża inflacja, wysokie ceny. Dosłownie powiedzielibyśmy, walczyli o przetrwanie, a teraz Bóg od nich oczekuje, że oni dalej będą budować, będą gotowi składać, oddawać siebie i, na ofiarę Wszechmogącemu Bogu i będą budować świątynię Pana. I wtedy oni rozpoczęli. Rozpoczęli budowę, wzięli sobie to do serca i rozpoczął się ten czas, nawet Samarytanie nie byli tym razem przeszkodzić w odbudowie świątyni Pana. Powiedziałem, świątynia była ważna z kilku powodów, ale jeden najważniejszy. Dotyczyło to Mesjasza. Słuchajcie, świątynia zawsze dotyczy Boga. To jest Jego świątynia. To jest Jego miejsce. Drodzy, i oni, ci, którzy odbudowywali, i Ageusz, i Zachariasz o tym mówią tak, czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, drugi rozdział, wiersz trzeci, kto widział ten dom w jego dawnej chwale, a jakim się wam dziś przedstawia, czy to, co tu jest, nie wygląda w waszych oczach jak nic? A Zachariasz mówi, to, co wygląda, to jak coś takiego małego. I oni wiedzieli, że nie zbudują tak wielkiej, tak wspaniałej świątyni, jak zbudował Salomon. Ale muszę wam powiedzieć, dla Boga to nie ma znaczenia. Dla Boga ważne jest, żeby była zbudowana świątynia dla Niego. A więc niektórzy patrzyli sceptycznie. Na nowo zaczęli budować. Wiecie, sceptycyzm powoduje, czy to jest takie sprzężenie z niewiarą. Czy to się w ogóle uda, czy to ma sens. Przychodzi zniechęcenie i ci tacy malkontenci zaczęli zniechęcać po raz kolejny. Ale ktoś tak ładnie powiedział, David Paulson, lepiej zacząć od czegoś małego, niż nie robić nic. Amen. Lepiej zacząć od czegoś małego, od małych kroków wiary, posłuszeństwa Bogu, ale iść w tym kierunku, w którym Bóg ciebie prowadzi. Jeżeli będę w tym wierny, Bóg będzie mnie błogosławił. A więc nawet jeśli ktoś gardził, to oni, Bóg ich wzywa, żeby nie gardzili dniem małych początków. A więc ze względu na Mesjasza, na Pana, ten dom ma być odbudowany, bo prorok zapowiada, że chwała tego domu będzie większa niż domu Salomona. Nie ze względu na przepych i bogactwo, jakie miał świątynia Salomona, ale ze względu na to, że Mesjasz sam przyjdzie do tej świątyni. Tak sobie myślę, świątynia Pana jest szczególnym miejscem objawienia się Boga, Bożej chwały, Bożej mocy, społeczności z Bogiem. Kiedy mówimy o tej świątyni starotestamentowej, wiecie, że my teraz jesteśmy świątynią Pana. To Bóg z ciebie i ze mnie, z nas, z żywych kamieni, którzy byliśmy duchowo martwi, buduje sobie świątynię, dom, mieszkanie. Biblia mówi, że mieszkaniem Bożym jesteśmy. Halleluja. Świątynią,
Paweł pisze do Koryntian, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Pana? Tamta świątynia odbudowana w czasach Ageusza Zachariasza, rozbudowana przez Heroda Wielkiego, w 70 roku została do cna spalona. Dlatego, że Bóg zaczął budować świątynię z ludzkich serc, z Bożego ludu, z ciebie i ze mnie. Halleluja. Świątynia Boga jest niezwykle ważna i tobie i mnie jest dana łaska, zostałeś z łaski, zostaliśmy z łaski, upodobało się Bogu powołać, wybrać i włączyć do swojej budowli. Po co? Aby to było miejsce chwały, uwielbienia, służby, ofiarności dla żywego Boga. I ta świątynia będzie dobudowana, bo w oczach Boga ona jest priorytetem. I Pan buduje swój kościół, tak? A bramy piekieł. Halleluja, nie przemogą kościoła. I tobie i mnie jest dana ta możliwość, abym uczestniczył tak jak tamten lud, miał porzucić zniechęcenie, był gotów oddać co tylko mogę, aby budować świątynię Pana. Swój czas, swoją służbę, swoje zaangażowanie, swoje środki finansowe, cokolwiek. Aby Pan był błogosławiony, bo ta świątynia, w tej świątyni ma być obecność Pana. Drodzy, jeżeli by tu nie było Pana, jesteśmy zwykłym, świeckim zgromadzeniem. Moglibyśmy sobie opowiadać różne rzeczy, ale jesteśmy tutaj ze względu na to, że Pan tutaj jest. Pan sprawił i zaczął budować swoje dzieło i buduje w nas swój przybytek święty. Ale każdy z nas jest zaproszony, aby budować według możliwości poświęcenia, budować tą świątynię, którą jest Kościół, którą jesteśmy. I przyjdzie taki moment, że świątynia Pana będzie dobudowana. Kiedy ostatni kamień będzie włożony do tej świątyni, wiecie, kto się zjawi? Przyjdzie ten, który jest tutaj obecny przez swojego Świętego Ducha w tej świątyni. Czy chcesz budować? Czy chcemy budować? Czy jesteśmy gotowi się zachęcać? Czy jesteśmy gotowi wspierać jeden drugiego? Czy jesteśmy gotowi dawać słowa zachęty? W Nowym Testamencie ktoś by mógł nadać tytuł temu proroctwu całej księdze: szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam przydane. Wiecie, jak kiedy Jezus to mówi? Nie troszcie się, co będziecie jeść i pić, bo to poganie się. Ale wiedzcie jedno, że kiedy na pierwszym miejscu postawicie moje królestwo, kiedy na pierwszym miejscu w tym królestwie jest moja świątynia, mój lud, mój kościół, moje zgromadzenie, i wy uczestniczycie, aby to budować na wszelki rodzaj sposób. Słowa zachęty, oddanie modlitwie i tak dalej. Kiedy wy podejmiecie to, to ja zatroszczę się o was. I ten lud wyczekiwał, przystąpił do budowy. Minął październik, gdzie miał przyjść deszcz późny, czy wczesny, ja teraz nie wiem, dla Żydów miał przyjść deszcz, który miał zagwarantować zbiory na przyszły rok. Prorok prorokuje później w 9 miesiącu, przełom listopada, grudnia, a deszczu nie było. Panie, przystąpiliśmy do budowy, a nie ma błogosławieństwa, a nie ma deszczu. I wtedy Bóg mówi przez Ageusza: zapytaj kapłanów o orzeczenie w takiej sprawie. Gdy ktoś niesie poświęcone mięso w podołku swojej szaty i dotknie swoim podołkiem chleba albo gotowanej potrawy, albo wina, albo oliwy, albo jakiegokolwiek pokarmu, to czy ten staje się wtedy poświęcony? Kapłani odpowiedzieli mówiąc: nie.
Wtedy Ageusz zapytał i rzekł, gdy ktoś stał się nieczysty wskutek dotknięcia zwłoki, dotknie którejś z tych rzeczy, to czy staje się ona nieczysta? Na to odpowiedzieli kapłani, mówiąc, staje się nieczysta. Wtedy odezwał się Ageusz i rzekł, tak to jest i z tymi ludźmi, tak to jest i z tym narodem w moich oczach, mówi Pan, i także z wszelkim dziełem ich rąk, cokolwiek oni ofiarują, będzie nieczysty. Odpowiedzieli na wezwanie. Zaczęli budować, ale w oczach Pana to, co budowali, było brudne, zbrudzone przez ich nieczystość. Prorok nie mówi, o co chodziło, ale pokazuje im, że jest coś, o czym oni doskonale sami wiedzą, co powoduje, że Bóg nie może się cieszyć i przyjmować takiej służby. Powiem, możemy to powiedzieć tak. Pamiętaj, że jeśli zmieszasz rzeczy czyste i brudne, brudne nie staną się czystymi. Te brudne zbrudzą czyste. I kiedy nawet masz czyste rzeczy, to nie myśl, że te czyste, jeśli stykasz się z czymś brudnym, one sprawią, że te brudne staną się czyste. Ale każda nieczystość będzie zanieczyszczać to, co jest czyste. Tak on tutaj mówi. Gdy dotknie się ktoś zwłok i którejś z tych rzeczy, on stanie się nieczysty i dotknie się jakiejkolwiek rzeczy normalnej, czy to będzie krzesło, czy to będzie stół, ona staje się wtedy nieczysta. Musi się oczyścić. I to mi mówi, Kościół, który jest zgromadzeniem wywołanych, jest nazwany świątynią Pana, mieszkaniem Bożym. I ta świątynia Pana, mieszkanie Boże, musi być budowana w czystości naszych serc, naszego życia, tak, aby ona znalazła upodobanie w oczach Boga. Bóg mówi, cokolwiek oni ofiarują, będzie nieczyste. Dobrze rozpoczęli, ale jest potrzebne coś więcej. Pamiętacie, Bóg mówi przez Izajasza, że ci, którzy noszą naczynia pańskie, niech się oczyszczą. A w liście do Koryntian jest napisane, żeby ci, którzy są mieszkaniem Bożym, którzy wyszli z niewoli, aby oczyścili się od wszystkiego. Inaczej mówiąc, chodzi Bogu o to, żebyśmy budowali Jego Kościół w czystości naszych serc, naszych motywów, naszych postaw. A więc jeśli chcę złożyć Bogu ofiarę, chwałę, uwielbienie, to Bóg chce, żeby to było czyste. Czyste przed Jego obliczem. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni będą Boga oglądać. Oddawajcie Panu chwałę w świętej szacie, mówi nam jeden z psalmów. Chcemy budować świątynię Pana, jestem przekonany. I chcemy ją budować w sposób właściwy, prawda? Chcemy ją budować tak, aby Pan był uwielbiony. I wiecie, kiedy była reakcja, musiała być natychmiastowa, dlatego że deszcz spadł, chociaż w tym czasie nie powinien spaść. I Bóg im powiedział, to co wam obiecałem, to dopełnię i będziecie obfitować i mieli zbiory w przyszłym roku. Kiedy ukorzy się mój lud, kiedy będą się modlić, kiedy będą szukać mojego oblicza, kiedy odwrócą się od wszystkiego, pamiętacie to słowo? Co Bogu się nie podoba, wtedy ja będę ich błogosławił.